Kaszka Bielecka, kandydatka do Europarlamentu z okręgu numer 12, miejsce numer 8. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, aby wesprzeć kolegów, którzy już od lat walczą z bardzo niemoralnym i bardzo szkodliwym w praktyce podatkiem. Mówimy tutaj o podatku dochodowym. Jako partia kierowców postanowiliśmy wspomóc kolegów i wspólnie zorganizowaliśmy akcję o nazwie Palpitacja. Symbolicznie podarliśmy pity. Uważamy, że podatek dochodowy jest podatkiem przede wszystkim niemoralnym, ale też nie ma najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego. Jest to podatek przede wszystkim polityczny, dlatego powinien zostać zlikwidowany i to jak najszybciej. Mamy wiele przykładów z życia, że ten podatek po prostu komplikuje życie, komplikuje działalność przedsiębiorstwom, również branży transportowej. Mamy wiele przykładów na to, że ludzie muszą się zajmować rozliczaniem podatków, muszą sprawdzać, w jaki sposób je rozliczać, co mogą odpisać, czego nie mogą odpisać. Muszą prowadzić ewidencję swoich samochodów, kiedy samochód jest używany do celów prywatnych, kiedy do działalności gospodarczej. Tracą mnóstwo czasu, który mogliby spożytkować na efektywne zarządzanie swoją firmą, na zarabianie pieniędzy, a docelowo na rozwijanie polskiej gospodarki. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj wziąć udział w tej akcji, wesprzeć kolegów i sprzeciwić się temu podatkowi. Dziękuję.